My heart is beating to your drum. And I'm blinded by the sunshine. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie razem z Damianem, który wykorzystuje swoje 5 minut. Proszę, no, poczekajcie, dajcie mu chwilę i skończę. No o, tutaj tak, pokaż nóżkę. A możesz tyłeczkiem jeszcze troszkę? Poczekaj, o. Dajcie mu chwilę, to jest normalne. O, czekaj. O Jezus! No dobra, teraz już w końcu mogę wrócić do mojego powitania na początek filmu. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w moim nowym vlogu. Tytuł nie jest z przypadku, ponieważ uwaga, uwaga, właśnie jedziemy ja, Damian i Angelinka, kierownica, do domu Wielkiego Brata. Tak, dokładnie tak to wygląda. Dostałam zaproszenie od Wielkiego Brata i no, nie jako uczestniczka, co prawda, natomiast będę otwierała arenę Wielkiego Brata ze swoim występem muzycznym i będę śpiewać dla was na żywo piosenkę Friendzone, więc jeśli oglądacie tego vloga, to świadczy to o tym, że to się już wydarzyło. Nie wiem, czy będziecie mogli to znaleźć gdzieś w internecie. Możecie sobie poszukać. W każdym razie pokażemy wam to, co będziemy mogli. Ja jeszcze nic nie wiem, nikt z nas jeszcze nic nie wie. Będziemy się szykować, będziemy mieć próby, będziemy was oprowadzać i pokazywać wam, co tam się dzieje. Także zostańcie z nami, oglądajcie i buziaki. Prezentuj obuwie. Właśnie po próbie, mieliście okazję ją zobaczyć wcześniej. Teraz mamy próbę generalną, więc musiałam wskoczyć w moją przepiękną kiecę. Zobaczcie, jaki mam genialny tren. W telewizji jestem przekonana, że będzie się to prezentować cudownie. A w ogóle zobaczcie moje buty, to jest totalny hit. W każdym razie to są buty, w których wyobraźcie sobie dziewczyny na przykład tańczą na róże. Ja nie mam pojęcia, jak one to robią, bo ja nie potrafię w tych butach nawet stać i przeprowadziłam tylko specjalną sondę na Instagramie. Czy dzisiaj na żywo w telewizji wywalę się i złamię sobie jedną z kończów. Uciekamy na próbę generalną, no i później szykowanko, malowanko, czesanko i właściwy występ. I co prawdziwi fryzjerzy robią? Noszą sukienki gwiazdą. Wydało się. Proszę bardzo. Jeszcze ja. Nie! Puszczaj! Czas na zmianę butów. Słuchajcie, jaja są straszne. Właśnie a propos mojej boskiej stopy, którą tutaj widzicie. Przed wejściem odczytywałam swoje komentarze na Instagramie i jakiś facet napisał mi, że mam boskie stopy i czy może je wylizać. To ja. Czy to jest dziwne? Czy tylko dla mnie jest to dziwne? Dajcie znać. 3, 2, 1. Jeszcze mamy na ten chwilę, na tą odpaczkę. Żołówka.
właśnie jesteśmy na samym finiszu naszych przygotowań. Mam już zrobione przepiękne włosy, jestem ubrana w moją przepiękną stylizację. Jeszcze jedyne co do ściągnięcia to, jak widzicie, but. Ale niestety rozpadało się na dworze i powierzchnia jest mega nierówna, żeby dostać się bez przewrócenia się do areny Wielkiego Brata. Trzymajcie kciuki za mój występ. Ale nie, Misiu! Nie mi to... Nie, ty do tych butów, gdzie ja chodziłam po piach... No, zjemy! To będziesz żar w takim razie. Dobra, kochani... No... Dobra, nieważne. W każdym razie jesteśmy właśnie już po moim występie. To jest mega zabawne, bo byliśmy tutaj w gotowości powiedzmy od godziny 13. Godzinę się tu jedzie pod dom Wielkiego Brata. Czekaliśmy tutaj 6 godzin, szykowaliśmy się, chillowaliśmy i stresowaliśmy się przy okazji też. No a występ trwał zaledwie 2 minuty. No i tak to właśnie wygląda. Jeśli oglądaliście, jeśli mieliście okazję, to oczywiście dajcie znać i piszcie, jak wam się podobało. I napiszcie mi również, bo jestem bardzo ciekawa, czy podobają wam się takie vlogi dotyczące niektórych wydarzeń muzycznych z mojego życia.
trzecia i czy chcecie właśnie oglądać takie backstage'e, jak to wszystko wygląda od kuchni. No trzymajcie się ciepło, subskrybujcie mój kanał standardowo i zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów, no i do sprawdzania moich dwóch najnowszych singli, między innymi ten, który śpiewałam dzisiaj, czyli Dance On! Oraz drugi singiel Io! Yeah, yeah. That's your heart.